wszystkie fajne seriale, ale nie wymieniono wśród nich nieobecnych. No właśnie, nieobecny, nowego serialu, najnowszy hit. Tak, nowego serialu, nowego, to już piąty odcinek we wtorek na player.pl i główna bohaterka Justyna Wasilewska, która jak kameleon zmienia się w swoich filmach. Powiem ci, że pierwszy raz cię zauważyłam w Najpiękniejsze fajerwerki ever. Nie. Pamiętam, oglądałam ten film i myślałam sobie, Boże, co za dziewczyna, jaka plastyczna. No a potem to już twoja kariera ruszyła. Strasznie dużo tych filmów zrobiłaś. Tak? No. Dużo? Dużo. Tak mi się wydaje, że co roku coś tam, gdzieś tam cię to widać. To prawda. Gdzieś co jakiś czas jakieś przychodzą do mnie ciekawe rzeczy i faktycznie no, coś tam się dzieje. Serial Nieobecni zaczyna się od poruszającej statystyki, że rocznie ginie bez wieści 18 tysięcy osób. I takie osoby serialowo zaginęły i były ci bliskie w serialu. No to rodzina. Twoja rodzina. Przyjeżdżasz do swojej miejscowości, tak? I tam masz spędzić Wigilię. Okazuje się, że cała rodzina zniknęła właściwie. Tak, no. To prawda, to jest bardzo ciekawe, jak bardzo społeczna świadomość tego w ogóle problemu jest mała, tak. Nie? Że ja też o tym przecież nie wiedziałam, zanim nie zaczęłam brać udziału w tym projekcie, to nie zdawałam sobie sprawy, że skala tych zaginięć jest tak wielka. I super, że mamy szansę w tym serialu, że tak powiem, ten temat trochę przywrócić do świadomości. Ale jest ktoś, kto ci tam bardzo pomaga. Chociaż nie jest to łatwa znajomość. Nie jest to łatwa znajomość. Komisarz Filip Zachara. Z Filipami tak jest. Z Filipami tak bywa. Ty coś o tym wiesz. Czy to będzie, dlaczego to jest trudna relacja? Dlaczego? No bo spotykają się dwa odmienne, bardzo odmienne charaktery, nie? To znaczy po prostu mamy tutaj do czynienia z właściwie z dwójką ludzi, którzy są na dwóch biegunach po prostu, że tak powiem, umieszczania swojej energii w życiu, nie? Że mamy po prostu Filipa Zacharę, który gdzieś tam jest pozamykany w jakichś takich precyzjach, w perfekcjonizmie, w zasadach, w trzymaniu się mocno właśnie zasad. No i mamy Milę, która jest po prostu, no, gdzie tak powiem, ekspresją na zewnątrz, nie? Jakimś takim po prostu nie do końca przytrzymaną energią, która właśnie jest na zewnątrz bardziej. Ekstrawertyczna w jakimś sensie, a Filip jest introwertyczny, a w gruncie rzeczy tych dwoje ludzi łączy coś niesamowitego, no bo oboje w jakimś sensie są zamknięci tylko na inny sposób, nie? Jeden po prostu jest do środka, tak. A druga na zewnątrz, więc to spotkanie w gruncie rzeczy daje taką szansę, że oni się mogą sobie troszkę przyjrzeć, ze sobą troszkę zetrzeć. Ale też wymienić. I potem jakby jest szansa na to, żeby nastąpiła wymiana. Bo to spoilerowanie, a spoilerowanie to jest... To jest najgorsza grzech. Rzecz, przepraszam. Właśnie. Tylko metaforami cały czas operuję. Ja wiem, ale ja po prostu chciałbym Państwa zaprosić do oglądania. Najnowszy odcinek już we wtorek na playerze.